Był to, wydaje mi się, fajny mecz do oglądania. Było troszkę sytuacji. Polonia jest to bardzo, bardzo dobra drużyna, bardzo silna, ma bardzo dobrych zawodników. Także wiedzieliśmy, że to będzie ciężka przeprawa przed nami. Tak naprawdę w pierwszej połowie Polonia sobie nie stworzyła jakiejś dogodnej sytuacji, strzeliła bramkę, ale my pokazaliśmy, że gramy do końca, że jesteśmy drużyną. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu, no ale też nie płaczemy, bo tak jak powiedziałem, Polonia zagrała dzisiaj dobry mecz i wydaje mi się, że był wyrównany. Liga Polska jest trudniejsza niż europejskie puchary, tak na to wygląda. Ja powiem inaczej, na Wisłę każdy się nastawia, pomimo tego, że jeszcze awansowaliśmy do czwartej rundy, każda drużyna, która z nami gra albo będzie grała, będzie robiła wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. My jesteśmy do tego przygotowani. No ale tak jak powiedziałem, no dzisiaj Polonia naprawdę postawiła bardzo dobre warunki, bardzo dobrze operowali piłką i trzeba się cieszyć z tego remisu. A może nie boicie się syndromu Lecha, że który w zeszłym sezonie co zagrał dobrze w pucharach, to od razu tracił punkty? Znaczy nie, no mamy dużo zawodników, którzy są głodni gry. Trener ustala taktykę poddany zespół. Tego się trzeba cieszyć, że graliśmy dwa mecze i w tych dwóch meczach nie przegraliśmy, ale też trzeba poprawić, wydaje mi się, skuteczność no i wygrywać najbliższe mecze. A może się udało szukać organizmu, no to wygrać jest co 3 dni, a inni odpoczywają tak jak Polonia. Nie powiedziałbym tak. Jeśli chcemy grać na dwóch czy trzech frontach, musimy tymi siłami jakieś dysponować. Dzisiaj wydaje mi się, że fizycznie wyglądaliśmy naprawdę bardzo dobrze, bo w ostatnich minutach stworzyliśmy sobie parę sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, no, wynik sprawiedliwy, wydaje mi się. Więcej było biegania, taki ten mecz był szybszy niż ten tydzień temu w Łodzi. To jakieś wnioski zostały wyciągnięte chyba z tamtego spotkania. Znaczy, ja powiedziałbym tak, że z meczu na mecz rozkręcamy się, z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Wiadomo, że jest to początek ligi i wierzę w to, że zaczniemy w końcu wygrywać w lidze. Polonia była silniejszym rywalem niż Litex, no lepszy wynik osiągnęła z wami. Znaczy, graliśmy na jej terenie, tak? Czy mocniejsze od Litexu, to nie powiedziałbym, ale wydaje mi się, że Litex miał naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrych zawodników. Potrafiliśmy ich zagrać swoją piłkę, a w dzisiejszym meczu jakaś strata, niepotrzebna bramka, no i mecz na remis.